Powiedzieć wierzę w Boga oznacza zaufać Bogu bezgranicznie. Oznacza to, że trzeba powiedzieć: Boże, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Hiob już mówił w Biblii do Boga takie coś. W sumie chyba tutaj zgubiłem, albo i nie. Tak, zgubiłem niestety. A nie, jest. Chwała Ci, Panie. Hiob powiedział do Pana: wiem, że Ty wszystko możesz i cokolwiek zamierzysz, nie będzie dla Ciebie niemożliwe. Hiob już powiedział takie coś. Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma dla Ciebie czegoś, czego byś nie mógł. Bóg może wszystko. Więc jeżeli mamy problemy w życiu, mamy, nie wiem, problemy ze zdrowiem, problemy finansowe, problemy, nie wiem, nie możemy znaleźć mieszkania, problemy rodzinne, to chcę Wam powiedzieć takie coś. Boże, Ty wszystko możesz. Oddaję Ci całe moje życie Tobie. Ufam Tobie na 100%. Nie na 50%, ale uwaga również, gdy oddajemy życie Jezusowi, tak? Na 100%. Na 100%. Nie możemy nic zostawić dla siebie. Idziesz za Jezusem? Już nie Ty decydujesz. Już nie Ty idziesz takim życiem, gdzie Ty jesteś tym szefem swojego życia. Wtedy szefem Twojego życia jest Jezus. I tak ma być. I takie życie jest wolnością. Bo gdy oddajemy życie Jezusowi, tak? Jezus staje się Panem naszego życia. Panem, szefem naszych wyborów. Wiecie, że tak bardzo chciałbym oddać się Jezusowi, żeby tak było w moim życiu? Gdy chcemy coś zrobić w życiu i mamy wybór, to pytamy się zawsze Boga. Pytamy się Boga: Boże, co wybrać? Boże, gdzie iść? Tutaj czy tutaj? Gdzie iść? Bóg będzie nas prowadził. Często po prostu są nawet chrześcijanie, którzy mówią: wierzę, ufam, idę za Jezusem. Ale sami bez Jezusa podejmują decyzje, które często kończą się czym? Fiaskiem. Kończą się przegrywem. Wtedy może się pojawić upadek. Bóg mówi do ciebie: pójdź za mną. Pójdź za mną, pójdź za mną. Nie przejmuj się, bo życie z Bogiem jest wspaniałe. Pójdź za mną i słuchaj mego głosu. Bądź mi posłuszny. I to nie jest życie w niewoli, że teraz, że Bóg nam zabiera, nie wiem, marzenia, że Bóg nam zabiera życie. Nie! Bóg nam daje życie. Życie wolności, życie w pełni. I tak jest. Życie w pełni. Życie, które nie będzie miało końca. Wiecie, ja w swoim życiu bałem się całkowicie na 100% pójść za Jezusem, bałem się zostać chrześcijańskim youtuberem, ze względu na to, że będą mniejsze wyświetlenia, że spadnie mi, nie wiem, właśnie, że spadnie mi oglądalność, że gdzieś tam mi po prostu, jak to się mówi, fame spadnie, co nie? Że ludzie, po prostu ci, którzy mnie oglądali, powiedzmy taki świecki kanał, zapomną, no nie, że stracę właśnie widzów. Właśnie bałem się tego, ale wiem dziś, przepraszam, bardzo mam problem nadal z kaszlem, więc proszę Was o modlitwę, bo nie wiem, co się dzieje i też się modlę o to, aby Bóg mi powiedział, o co chodzi, ale oczywiście na koniec pomodlimy się wspólnie, więc chwała Panu. Słuchajcie, niektórzy mówią, że
że dzisiaj nie ma dzieł Bożych, że dzisiaj Bóg nic nie czyni. Bóg dzisiaj czyni. Dzisiaj są dzieła Boże. Dzisiaj Bóg pomaga człowiekowi, uzdrawia, uwalnia. Bóg nie powiedział inaczej. Jezus nie powiedział, że odchodzę do Ojca, odchodzę do nieba i że mnie już nie będzie. Jezus jest obecny pośród nas. Tam, gdzie dwóch lub trzech, tak? Zbiorą się w me imię, ja będę pośród nich. Jezus jest obecny. I o tym również mówi Biblia. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy. Opowiadajcie wszelkie Jego cuda. Wszystkie Jego cuda. I słuchajcie. Szukajcie woli Pana. Szukajcie woli Pana. I to jest właśnie o tym, aby być Bogu posłuszny, aby wypełniać wolę Bożą, tak? Aby szukać wolę Pana. To, co wcześniej mówiłem. Szukajcie woli Pana i Jego mocy. Jego mocy. Jego mocy. Co to oznacza? Bóg ma moc zmieniać nasze życie. Bóg ma moc pomagać nam w tym, aby góra, która pojawiła się w naszym życiu, żeby się przesunęła. Jest to właśnie w Ewangelii. Że gdybyśmy mieli taką wielką, prawdziwą, wielką wiarę, tak? To byśmy powiedzieli górze, przesuń się, ona się przesunie. Ale o co chodzi? Góra to nasze problemy, to nasze zniewolenia. Właśnie problemy rodzinne, finansowe. Z taką prawdziwą wiarą powiemy: przesuń się. Czym ty jesteś? Jak możesz mi zagrozić, skoro ja mam wielkiego, potężnego, wszechmogącego Boga, który poszedł za mnie na krzyż, który umarł. On tam życie oddał za mnie, za moje grzechy, za moje winy. I w Jezusie Chrystusie mam zbawienie. W Jezusie mam życie wieczne. I przez to, co zrobił Jezus, mogę nazwać siebie dzisiaj dziedzicem Bożym. W Jezusie Chrystusie, mówi o tym Ewangelia. Jesteście dziedzicami Bożymi. Dziećmi Bożymi. On Pan jest Bogiem naszym. On, który rządzi całym światem. Bóg rządzi całym światem. Zastanawialiście się, czemu, odkąd ludzkość, wiecie, odkąd Bóg stworzył ludzkość, tak? Zastanawialiście się, czemu żadna do tej pory asteroida nie spadła? Zastanawialiście się, czemu do dzisiaj nie ma zagrożenia z kosmosu? No bo naukowo, tak? Naukowo, nie wiem, powiedzmy, leci jakaś asteroida, tak? Która jest tak wielka, że zniszczy całą ludzkość, no nie? Leci, już pyk, już jest po nas. Nie. Bóg by na to nie pozwolił. Bo to nie byłby czas według Jego woli. To nie byłby czas według Jego woli. A poza tym koniec świata, apokalipsa nie będzie wyglądać tak, jak mówią na świecie. Nie będzie wyglądać tak, jak mówią naukowcy. Nie będzie wyglądała tak, jak mówi nauka. Ale będzie wyglądała tak, jak jest to opisane w Ewangelii. Według apostoła Jana. Okej, więc wracamy do zaufania. Ufajcie Panu. Ufajcie Panu, bo gdy będziecie wiedzieć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że Bóg może po prostu
zniszczyć dzieła szatana w naszym życiu. Może nam pomóc uzdrowić, uwolnić. Wszystkie nasze problemy mogą zniknąć, ale zaufajmy Bogu. I to nie oznacza, że my sobie będziemy leżeć, że będziemy sobie siedzieć w domu, będziemy sobie tak, o, dobra Boże, teraz załatwię moje problemy. Nie, bo to wygląda tak, że mamy się ruszyć, że mamy się ruszyć, mamy pójść tam, mamy zrobić to, ale to wszystko, ale wszystko to, co robimy, będziemy robić z Bogiem, będziemy robić Jego mocą, Jego działaniem. Ostatnio pisałem na swojej stronie takiej tam, że Bóg pokonał mój lęk przed wystąpieniami publicznymi. Wyszedłem, powiedziałem publicznie, podziękowałem Bogu przed ludźmi. Amen.